Pochwalony Jezus Chrystus, szósty odcinek naszych rekolekcji. Pan Jezus bierze krzyż. Decyduje, że bierze krzyż. I chcemy dzisiaj Królestwo Boże zapraszać do naszych decyzji, aby nasze decyzje były takie, jak chce Pan Jezus. Niech Królestwo Boże będzie w naszych decyzjach. Decyzja wzięcia krzyża to jest decyzja dramatyczna. Mamy ten wybór, iść za krzyżem, czy uciec od niego. Nie uciec od wiary, ale uciec od krzyża. Pan Jezus całe swoje życie szedł za krzyżem, szedł za uniżeniem, ale podczas ostatniej wieczerzy mógł wyjść, mógł nie wypuszczać Judasza. Podczas ogrójca mógł wyjść z niego, zanim przyjdzie Judasz. Mógł to zrobić, ale nie zrobił. Wybrał dobrowolnie krzyż. Wybrał tę drogę. A w naszym życiu możemy ją wybierać albo nie. Krzyż to uniżenie. Krzyż to jest to, że ja się pochylę. Krzyż to przebaczenie. Krzyż to jest uniżyć samego siebie, to miłosierdzie. To nie walczyć o swoje. To jest krzyż, nie wypominać. Powiedzieć przepraszam, kiedy nie jestem winny. To jest krzyż. Ustąpić, nie dochodzić swego, nie czekać na dziękuję. To jest krzyż, a kiedy nie podziękują, nie wypominać. To jest krzyż. Krzyż nie jest unikaniem grzechu, ale jest czymś dobrowolnym w wyjściu, jak Pan Jezus. Sam biorę, chcę tego uniżenia razem z Jezusem. I decyzja krzyża, czy chcesz zaprosić Królestwo Boże do swoich decyzji? Królestwo Boże, czyli Królestwo Ukrzyżowanego, bo taki jest nasz Bóg. Królestwo Ukrzyżowanego do naszych decyzji, aby mieć odwagę wybierać to, co jest trudne. To jest coś, z czym sam się zmagam codziennie. Ale myślę, że każdy człowiek wierzący właśnie z tym się zmaga. Ze swoim krzyżem. Czy wybrać tę drogę, czy drogę łatwiejszą. Drogę pokazania mojego zwycięstwa. Tego, że ja jestem lepszy. Czy uniżenia. Zachęcam cię. Podejmij nad tym refleksję. Poproś o Królestwo Boże. Ja teraz pomodlę się przez chwilę, ale sam poproś o Królestwo Boże do swoich decyzji. Panie Jezu, proszę Cię teraz, aby Królestwo Ukrzyżowanego, czyli Ciebie, Twoje, Królestwo Boże ogarnęło nasze decyzje. Duchu Święty, daj nam odwagę wybierania tego, co trudne, tego, co jest krzyżem. Daj nam odwagę uniżenia się. Daj nam to w Twoje imię. Amen. Jeśli uważasz ten materiał za ważny, koniecznie subskrybuj nasz kanał Mocni w Duchu. Polub ten materiał i jeśli chcesz, przekaż go swoim znajomym, aby też mogli o tym posłuchać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.